Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Lexusa RX350H. Jest to już piąta generacja RX-a, czyli najpopularniejszego modelu Lexusa w historii marki. Do tej pory sprzedało się już ponad 3 600 000 RX-ów. I niemal dokładnie taki sam wstęp był, gdy testowałem model RX500H, czyli ten najdroższy, najszybszy, najbardziej sportowy i ten, który będzie najmniej popularny. Dlatego teraz do testów postanowiłem wybrać wariant podstawowy, który jest najtańszy i coś czuję, że będzie najpopularniejszy i najlepszy. Pora to sprawdzić. Pomimo, iż jest to najtańsza wersja, to nie znaczy, że wygląda biednie. Ba, śmiem twierdzić, że RX350H jest nawet bardziej elegancki niż wersja 500H, ponieważ nie ma pakietu F-Sport. I początkowo to był właśnie wyznacznik nowego RX-a, którego wersje F-Sport były tylko w najmocniejszym silniku 500H. Z czasem to się jednak zmieniło i dziś można wybrać wersję F-Sport dla każdego silnika. To, co nie każdemu może przypaść do gustu, jeśli chodzi o wygląd nowego RX-a, to przód. Z maską i grillem, które wyglądają nieco jak taki mały nosorożec. W poprzedniej wersji ta górna część to była właśnie część grilla, a teraz dorobili taki właśnie nohal. Osobiście podoba mi się taki zabieg, ale spotkałem też dużo opinii, że nie wygląda to najlepiej. Nikt za to nie miał zastrzeżeń do tyłu, gdzie to światło przez całą szerokość no wygląda świetnie. Źle za to wyglądają atrapy wlotów czy tam wylotów powietrza, które są niestety i z przodu i z tyłu. To pora na wymiary. Nowy RX ma niemal te same wymiary co poprzednik, a różnica jest jedynie w szerokości, bowiem nowa odmiana jest o 25 mm szersza. Szerokość to 1920 mm, wysokość 1695, a długość to 4890 mm. Zmienił się też rozstaw osi, który teraz wynosi 2850 mm, czyli jest o 6 cm dłuższy. W ogóle jak postawimy dwie generacje obok siebie, czyli nową i poprzednika, to widać sporo podobieństw. W takim razie pora na bagażnik. I tego niestety nie otworzymy z kluczyka bezpośrednio, jeśli jest zamknięty samochód. Czyli najpierw musimy kliknąć samochód, żeby go otworzyć, po czym jeszcze raz kliknąć na pilocie, żeby otworzyć bagażnik. Dziwne. Jeszcze dziwniejsza jest pojemność, bo według producenta jest to aż 612 litrów, czyli o 170 litrów więcej niż poprzednik. A przecież ustaliliśmy, że wymiary zewnętrzne są niemal takie same. Bagażnik jest duży, ale moim zdaniem nie aż tak. No chyba, że Lexus podaje dane aż do dachu. Pod podłogą, jak widzicie, są jeszcze organizery, czy znajdziemy tam też ukryty akumulator. W bagażniku są też dwa haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, a także i z tego poziomu możemy położyć tylną kanapę. Ta jest składana elektrycznie i jak widzicie robi to bardzo dostojnie. Zanim dostojnie wejdę na tył, to czas porozmawiać o drzwiach, a w zasadzie to o klamkach. Otóż RX ma elektroniczne klamki, które reagują na delikatne wciśnięcie. Tak samo działa to w środku, gdzie trzeba wcisnąć przycisk i następnie pchnąć drzwi. Początkowo jest to mało intuicyjne i ja kilka dni się do tego przyzwyczajałem. A, i spokojnie, jakby nie zadziałało, to zawsze jest fizyczne cięgno pod spodem. Ale dzięki takim klamkom RX posiada system, który nie pozwoli otworzyć drzwi, jak wykryje zbliżający się pojazd czy pieszego lub rowerzystę. Sprytne. Szkoda tylko, że nie ma tutaj dociągania drzwi, nawet w opcji, bo przez ten system trzeba naprawdę mocno klapnąć drzwiami, co nie przystoi w klasie premium. Ja bardzo często nie domykałem drzwi, co mnie to denerwowało. Wskakujemy więc na tył. Tutaj jak widzicie jest bardzo dużo miejsca, ja mam 186 cm wzrostu i zarówno na nogi, jak i na głowę mam bardzo dużo wolnej przestrzeni. Dodatkowo oparcie jest regulowane, więc jest tutaj naprawdę bardzo wygodnie. Do szczęścia zabrakło mi jedynie przesuwnej kanapy. Ale poza tym jest podłokietnik, jest schowek, są miejsca na napoje, są złącza, oddzielne nawiewy, gazetowniki i całkiem przyjemne materiały. Wskakujemy więc do przodu. Tutaj jest jeszcze wygodniej, a zarówno fotel, jak i kierownica są w pełni regulowane elektrycznie. I co ciekawe, fotel ma niezłe trzymanie boczne jak na SUV-a, który nie ma nic wspólnego ze sportem. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Na deskę, która ma gigantyczny ekran o przekątnie aż 14 cali. Tak, 14 cali, więcej niż mój laptop. Ale do ekranu jeszcze wrócę. Wróćmy jeszcze do samej deski, która jest w miarę ładna. Ładna i taka elegancka.
Są dwa duże ekrany, plus takie małe, które wskazują temperaturę, ale już sama zmiana głośności, czy właśnie temperatury, jest za pomocą pokrętła. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które mają bardzo rozbudowany komputer pokładowy, a także i kilka motywów w zależności od trybów jazdy. To, co jedynie mogło być w końcu zmienione, to grafiki i czcionka, bo ta chyba nie zmienia się już od dość dawna. Zmienił się za to system multimedialny, który jest nowszy, ale tutaj też, ponownie, moim zdaniem nie wygląda bardzo nowocześnie. Mam wrażenie, że producent bardziej skupił się na tym, żeby ekran był jak największy, a nie na tym, żeby na przykład zrobić nieco ładniejsze grafiki, czy chociażby dać kilka widoków naraz. To jest na przykład nawigacja i multimedia, a tak się nie da. Albo widzimy nawigację, albo multimedia, albo telefon. Szkoda, nie da się tego włączyć naraz. Szkoda też, że Android Auto jest po kablu, a Apple CarPlay bezprzewodowo. Miło za to, że system działa naprawdę bardzo szybko i świetnie reaguje na dotyk. Sprawdźmy więc, jak materiały reagują na dotyk. Jest naprawdę bardzo dobrze, niemal nie ma piano black i samo spasowanie jest naprawdę bardzo dobre. Tak samo jak i materiały, które są miłe w dotyku. W takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską, tak jak już mówiłem we wstępie, ja mam odmianę 350H, co obecnie oznacza wolnosącą benzynę 2,5 połączoną z silnikami elektrycznymi, co w rezultacie daje nam 250 koni. Pozostałe silniki to 450H+, który jest hybrydą plug-in i też ma silnik 2,5, ale połączony z mocniejszymi silnikami elektrycznymi, co łącznie nam daje 309 koni, a na szczycie jest testowany już przeze mnie model 500H, który ma silnik 2,4 turbo, również połączony z silnikami elektrycznymi, co łącznie dało nam 371 koni. Tak, od teraz każdy RX dostępny w Polsce to hybryda oraz od teraz każdy RX ma silnik w układzie R4, czyli rzędowa czwórka. Niestety, benzynowego 3,5-litrowego V6 już tutaj nie dostaniemy, a taki silnik miał poprzednik w wersji m.in. 450H. Na innych rynkach są jeszcze odmiany bez hybrydy, ale niestety nie w Polsce. W takim razie skupmy się na testowanym 350H. Mamy 190 koni z silnika spalinowego, 180 z elektrycznego napędzającego przednią oś oraz 54 konie z silnika elektrycznego napędzającego tylną oś. Łączna moc układu to 250 koni, bo jak wiadomo, te moce nie sumują się w hybrydach. A jak hybryda, to jest też skrzynia bezstopniowa, ECVT oraz napęd na wszystkie koła. I ten napęd jest rozwiązany poprzez silnik spalinowy, który napędza przednią oś oraz elektryczny, który napędzał tylną oś. Pomiędzy tymi osiami nie ma wału. I taki układ ma nam dać 7,9 sekundy do pierwszej setki oraz prędkość maksymalną na poziomie 200 km na godzinę. Pora sprawdzić przyspieszenie. Wynik to 7,5 sekundy, czyli lepiej niż deklaruje producent. Aha, i tak, przepraszam, że nie ma zdjęcia z rejestrodzika, ale niechcący usunąłem je. Jednak wynik zapisałem, więc jestem na 100% pewny, że jest prawdziwy. Robiłem też pomiary na każdym innym trybie jazdy, a także i włączałem czy wyłączałem kontrolę trakcji, startowałem z hamulca, jak i startowałem bez hamulca, zawsze ten sam czas. 7,5 sekundy, czyli naprawdę bardzo ładnie. Ładna jest też elastyczność, gdzie auto niemal z każdej prędkości się zbiera, a opóźnienie jest naprawdę bardzo małe.
dokładnie, prawda? Szkoda, że tak nie można powiedzieć o dźwięku. Otóż auto wyje. Wyje i jeszcze raz wyje. I to boli, jak ktoś lubi od czasu do czasu sobie depnąć, bo tylko przy takim pełnym wciśnięciu jest to nieszczęsne wycie. I tu nie chodzi o słabe wyciszenie kabiny, bo to moim zdaniem jest dobre, tylko jest wycie przy przyspieszaniu i potrafi to denerwować. Są niby wirtualne biegi, ale możemy jechać sobie nimi klikać, bo to nic nie zmienia. Wciąż wyje. Ja byłem RX-em w górach i tam podczas wspinaczki po stromych podjazdach, no bardzo często słyszałem to wycie. Co innego jest oczywiście w mieście, czy nawet przy prostu spokojnej jeździe w trasie. Wtedy jest cisza i komfort. W ogóle auto jest bardzo komfortowe i ku mojemu zdziwieniu przestało się bujać. Poprzednia generacja miała tendencję do nurkowania, czy podnoszenia nawet przodu, czy właśnie hamowaniu i przyspieszaniu, a tutaj takiego efektu nie ma. Jest komfort, ale jest też przyjemność z jazdy. Jest minimalnie sztywniej niż w poprzedniku, co czuć przy poprzecznych nierównościach, ale moim zdaniem jest dużo lepiej. RX-em bardzo dobrze się jeździ i to jest jego zaleta, ale nie największa. Największa to zużycie paliwa. Przypomnę tylko, że mówimy o 250-konnym SUV-ie, który ma ponad 4,8 metra długości, waży minimum 1965 kg, a w moim wyposażeniu ponad 2 tony i ma silnik wolno ssący benzynowy 2,5 litra. I taki oto SUV potrafi mi zużywać w mieście nawet i 5 litrów. Ba, raz miałem rekord na poziomie 4 litrów. Jak miałem gorszy dzień, to robiłem 6-7 litrów, co wciąż uważam za rewelację. W trasie też jest nieźle, bo przy 120 miałem wyniki na poziomie 7 litrów, a przy 140 8,5. Ba, widziałem testy, że przy 160 jest około 10-10,5 litra, czyli świetnie jak na benzynę. Wspomniana wcześniej wycieczka w góry i jazda ciągle takie 50-100 na godzinę skończyła się wynikiem 5,5 litra. Naprawdę świetne spalanie jak na tak duże auto, a co ciekawe, nowy RX nie ma jeszcze najnowszej generacji hybryd, czyli piątej, to jest jeszcze czwarta generacja. A piąta generacja przynosi m.in. jeszcze mniejsze spalanie i też nieco mniejsze wycie. Dziwne, że tu jeszcze tego nie dali, czyli piątej generacji, no ale pewnie pojawi się w lifcie. Aha, i bak paliwa ma 65 litrów. Warto też dodać, że RX350H ma opcjonalny hak holowniczy, dzięki czemu możemy ciągnąć przyczepę o masie do 2 ton. W takim razie pora na cenę. Podstawowy Lexus RX350H kosztuje 363 tysiące złotych. Mocniejszy wariant, czyli 450H+, który jest hybrydą typu plug-in, to wydatek minimum 413 tysięcy złotych, a flagowa 500 kosztuje 471 tysięcy złotych. Mój egzemplarz to wersja Prestige, która miała jeszcze kilka opcji i jej cena końcowa to około 410 tysięcy złotych. I to jest już drogo. Drogo, a konkurencja nie śpi, bowiem RX to konkurent takich aut jak Audi Q7, BMW X5, Mercedes GLE czy Volvo XC90. Jak słyszycie, to naprawdę mocni gracze. Mocni i niekiedy w podstawie nawet tańsi, jak chociażby Audi Q7, które w podstawie ma 3-litrowego diesla V6 o mocy 230 koni i kosztuje 344 tysiące złotych, czyli niemal 19 tysięcy złotych taniej niż Lexus. Przewaga konkurencji to po pierwsze możliwość wyboru większych silników, w tym m.in. V8 albo i 6-cylindrowych diesli, a także i te auta są nieco większe. Przewaga Lexusa to bezapelacyjnie klasyczna hybryda, której nikt z konkurencji nie ma oraz co za tym idzie zużycie spalania. Nikt z konkurencji nie jest tak ekonomiczny w mieście. A co do samej wersji 350H, to moim zdaniem jest to najlepsza wersja RX-a, jaka jest obecnie w ofercie. Jest najtańsza, najekonomiczniejsza, ale wciąż świetnie wykonana, tak samo dobrze wygląda i przyjemnie jeździ. Szkoda tylko, że w nowej generacji RX-a nie ma do wyboru V6. Bo gdyby tak do tego nowego wrzucić V6, to naprawdę byłby jeszcze lepszy samochód. Cześć!